Witamy w kolejnym odcinku podcastu Wojenne Historie. Witają Was Kamil Kawalec i Norbert Bączyk. Co tydzień przybliżamy Wam szereg zagadnień oraz obalamy wiele mitów związanych z II wojną światową. Nasze odcinki powstają na bazie własnych, długoletnich badań naukowych, wertowania tysięcy stron, zarchiwizowanych meldunków wojskowych, wreszcie publikowania książek i artykułów. Ten podcast istnieje dzięki zaangażowaniu i niezwykłej hojności naszych patronek i patronów, za co im bardzo dziękujemy. Jeżeli ty też uważasz, że warto zostać naszym patronem, możesz wesprzeć nas wpłatą w serwisie patronate pod adresem patronate.pl łamane na podcast wojenne. Historia. Norbert. Wszyscy znamy świetnie wielką inwazję aliancką w Normandii, która odbyła się w czerwcu 1944 roku, ale drugi desant w Normandii już jest niemal nieznany. I mam tu na myśli niemieckie lądowanie w Normandii, które odbyło się w marcu 1945 roku. Czy mógłbyś opowiedzieć o tym, jak doszło do tego desantu i czemu właściwie on miał służyć? Rzeczywiście, niemiecka akcja w Normandii zimą 1945 roku z jednej strony pozostaje szerzej nieznana, z drugiej strony napisano jednak na ten temat wiele książek i artykułów, zwłaszcza we Francji czy Wielkiej Brytanii, bo było była to niezwykle brawurowa, agresywna akcja Wehrmachtu w warunkach można by powiedzieć konającej już Rzeszy niemieckiej w ostatnich tygodniach II wojny światowej. Niemniej, tak jak słusznie powiedziałeś, wszyscy znamy historię alianckiej inwazji w Normandii, która zaczęła się 6 czerwca 1944 roku. Była to gigantyczna operacja wojskowa, która skutkowała potem wielką bitwą w Normandii i alianci zdobyli tam przyczółek o operacyjnym charakterze, zgromadzili na nim olbrzymie wojska, zdobyli port Sherburg pod koniec czerwca 1944 roku, a w sierpniu 1944 wyprowadzili ofensywę, która wyzwoliła północną Francję. I dla większości miłośników historii II wojny światowej Normandia jako obszar walk schodzi z radarów gdzieś w sierpniu, wrześniu 1944 roku. No właśnie, bo 1945 rok to już jest ten czas, kiedy Normandia to już są głębokie tyły Aliantów, że tak to nazwę. Skąd się biorą tam Niemcy? No właśnie, mówisz, głębokie tyły Aliantów, ja odpowiem i tak, i nie. Dlatego, że od września... Właściwie już od sierpnia roku 44 i jedyni Niemcy, jacy się tam znajdują, to są już niemieccy Jeńcy. Niemniej aż do września trwają walki na Półwyspie Bretońskim z kulminacyjną ciężką bitwą o Brest, która kończy się dopiero 21 września 44 roku. Niemniej Normandia wciąż jest obszarem operacyjnym, dlatego że przecież na zachód od Normandii znajdują się na kanale La Manche. Wyspy Normandzkie. Terytorium podległe Wielkiej Brytanii od roku 1940 okupowane przez Niemców. I o ile Normandia została wyzwolona latem 1944 roku, o tyle Wyspy Normandzkie pozostawały pod niemiecką okupacją aż do końca wojny, czyli do maja roku 1945. I właśnie z Wysp Normandzkich Niemcy w 1945 roku wyprowadzili niespodziewany Gwałtowny atak. Ale czy te wyspy miały tak niewielkie znaczenie dla aliantów, że pozwolili tam pozostać niemieckiemu garnizonowi, czy po prostu alianci nie byli w stanie wypchnąć stamtąd Niemców? Każda operacja inwazyjna, każda operacja desantowa, wymaga zgromadzenia potężnych sił i środków. Wyspy Normandzkie były obsadzone przez bardzo silny niemiecki garnizon, którego kościec stanowiła 319. Dywizja Piechoty. A cały garnizon Wehrmachtu, to jest Luftwaffe, Heer i Kriegsmarine. Liczył ponad 25 tysięcy żołnierzy. To była potężna forteca. Wyspy Normandzkie były jednym z najpotężniej ufortyfikowanych rejonów Europy, dlatego, że Niemcy zbudowali tam potężny system schronów bojowych, stanowisk artylerii, podziemnych tuneli. Dlaczego te wyspy dla Niemców miały takie znaczenie? Dlaczego był tam tak silny garnizon? Z jednej strony można by powiedzieć, że było to jedyne brytyjskie terytorium, chociaż co do przynależności Wysp Normandzkich można dyskutować. To znaczy, to jest część Wielkiej Brytanii, ale właściwie w pewnym zakresie wyspy te mają dużą autonomię. Są oczywiście powiązane Unią Personalną, w osobą Monarchy Brytyjskiej z Wielką Brytanią. Natomiast Wyspy Normandzkie z tymi największymi wyspami Jersey, Guernsey, Alderney i kilka innych mniejszych wysp, to było jedyne terytorium brytyjskie, które Niemcy okupowali w czasie II wojny światowej. To było jedyne miejsce, gdzie brytyjscy policjanci musieli wykonywać rozkazy swoich niemieckich zwierzchników. I to był też element obrony Europy. To był element wału atlantyckiego. Dlatego Niemcy po zdobyciu w roku 40 Wysp Normandzkich gwałtownie od roku 42 je fortyfikowali, wzmacniali. Tam na tych wyspach najpierw znajdowały się relatywnie niewielkie siły niemieckie, kilka batalionów piechoty, a potem stopniowo coraz silniejszy, coraz większy garnizon. Cała wzmocniona 319 Dywizja Piechoty, wyposażona nawet w zdobyczne francuskie czołgi, w liczne jednostki wsparcia i zabezpieczenia, do tego silny garnizon kryksmarine, Na wyspach znajdowało się liczne armaty artylerii nadbrzeżnej. To było blisko 100 dział, z czego najsilniejsza bateria Mirus uzbrojona była w armaty kaliber 305 mm. I to co ciekawe, jeszcze carskie rosyjskie armaty zdjęte z pancernika Imperator Aleksander III, które potem pozyskali po I wojnie światowej Francuzi. Potem w czasie II wojny światowej chcieli je sprzedać, sprezentować finansowo. To się ostatecznie nie udało. I koniec końców, armaty ze starego carskiego pancernika robiły za baterię nadbrzeżną na wyspach normandzkich, prowadząc ostrzał artyleryjski alianckich okrętów na kanale La Manche. Czyli posiadanie tych wysp przez Niemców pozwalało im w jakiś sposób właśnie kontrolować ruch na kanale La Manche? Kontrolować nie, ale bardzo, bardzo utrudniać życie alianckiej żegludze, zwłaszcza w rejonie zachodniej Normandii i północnej Bretanii, to na pewno. I powiedzieć, że to był cierń Alianckim ciele to pewna przesada, ale fakt, że Niemcy tak silnym garnizonem stali na Wyspach Normandzkich było jednak dla aliantów kłopotliwe. Wymuszało zimą 45 roku stałą obecność relatywnie dużych operacyjnych sił wojskowych na obszarze Normandii. Niemcy w ramach operacji Zielona Strzała zjawili się tam 30 czerwca 40 roku i tkwili na tych wyspach aż do 10 maja 1945 roku, więc prawie 5 lat. Zresztą samo zajęcie tych wysp było bardzo ciekawe, dlatego że wyspy normandzkie zostały częściowo zajęte przez Luftwaffe w ten sposób, że nad jedną z wysp pojawił się klucz niemieckich bombowców do 17. Jeden z nich wylądował na miejscowym lotnisku. Załoga opuściła samolot i rozejrzała się czy Brytyjczycy bronią wyspy. Pozostałe samoloty krążyły nad maszyną, która wylądowała, osłaniając ją ewentualnie własną pokładową bronią maszynową i bombami. Ale załoga samolotu stwierdziła, że wyspy są niebronione, w wyniku czego 30 czerwca i 1 lipca 1940 roku Niemcy już drogą morską dotarli na wyspy normandzkie i stopniowo obsadzili Jersey, Granzi czy Alderni i pozostałe mniejsze wyspy. I koniec końców, po tym jak Niemcy ufortyfikowali no Wyspy Normandzkie, tam sama tylko artyleria przeciwlotnicza ciężka niemiecka liczyła ponad 100 dział kaliber 88 mm, setki schronów bojowych. To wszystko powodowało, że alianci wiedzieli, że zdobycie Wysp Normandzkich desantem szturmem jest po prostu nieopłacalne, dlatego że trzeba byłoby długiej, intensywnej kampanii bombowej i ostrzałów artyleryjskich z okrętów, które poprzedziłyby desant, a walka byłaby niezwykle ciężka. To wszystko sprawiło że do końca II wojny światowej alianci izolowali niemiecki garnizon. Czy garnizon był gotowy na takie oblężenie? Czy był przygotowany na brak dostaw chociażby żywności, amunicji i tego typu rzeczy? Rzeczywiście ta izolacja Wysp Normandzkich sprawiła, że w drugiej połowie 1944 roku i wiosną 1945 roku warunki bytowe na Wyspach Normandzkich były bardzo ciężkie. Zarówno niemiecki garnizon, te kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy, jak i mieszkańcy Wysp cierpieli. Głód, zimno, liczne niedostatki. Głód był gigantycznym wyzwaniem, aczkolwiek Niemcy posiadali łączność lotniczą z Rzeszą oraz w ograniczonym zakresie również łączność morską. Ale oczywiście pojedyncze samoloty kurierskie czy pojedyncze okręty podwodne, które czasem zjawiały się na wyspach, nie mogły dowozić ani żywności, ani leków, ani opału w stopniu umożliwiającym przetrwanie mieszkańcom. A ponieważ były to terytoria brytyjskie, i głód cierpieli poddani. Króla brytyjskiego, monarchy, to koniec końców alianci zgodzili się, aby szwedzki Czerwony Krzyż zaczął dostarczać na wyspę niezbędne, najbardziej potrzebne produkty czy lekarstwa. Doszło więc do takiej nietypowej sytuacji jak w Grecji. W 1942 roku Grecja była okupowana przez Niemców i Włochów. Panował tam gigantyczny głód i wynegocjowano, że Szwedzki Czerwony Krzyż będzie dostarczał do Grecji zboże alianckie. Na Wyspach Normandzkich w 1944-1945 roku była bardzo podobna sytuacja. Statki Czerwonego Krzyża państw neutralnych dowoziły na Wyspy Normandzkie zaopatrzenie dla ludności, która znajdowała się pod niemiecką okupacją. Niemcy mieli również dosyć znaczne. Znaczący komponent sił Kriegsmarine na Wyspach Normandzkich. Prowadzili na przykład ograniczone połowy, ale żywności było niewiele. Pod koniec niemieckiej bytności na Wyspach Normandzkich żołnierze niemieccy polowali nawet na ptaki morskie, aby w ten sposób wzbogacić swój jadłospis. Alianci brali Wyspy Normandzkie głodem i zimnem, bo zima 44-45 była na tym obszarze surowa. No to w takim razie, jak doszło do tego desantu tak wyczerpanych izolacją wojsk? Dlaczego one się zdecydowały jeszcze na działania ofensywne z tych wysp. Właśnie głód i zimno pchnęły Niemców do ataku. Ich akcja w Normandii była operacją rabunkową. Jej celem było zdobycie przede wszystkim węgla, zdobycie opału. Ta niezwykła historia zaczyna się tak naprawdę w grudniu 1944 roku, kiedy to do niewielkiego portu na zachodnich wybrzeżach Normandii o nazwie Granville zostaje sprowadzona kolejna grupa niemieckich jeńców wojennych, która ma pracować przy rozładunku statków z węglem. Gronwil to niewielki, chociaż niezwykle malowniczo położony port zachodniej Normandii. Tam są bardzo silne przypływy i odpływy. Miejscowe porty mają tą przypadłość, że w czasie przypływu poziom wody w basenach portowych na nabrzeżach jest, nazwijmy to, właściwy. Natomiast w czasie odpływu jest jej bardzo niski stan albo w ogóle jej nie ma. Kiedy morze się cofa, port staje się niezdatny do użytku, w tym sensie, że większe jednostki opadają na dno basenu portowego, grzęzną. Natomiast potem przychodzi przypływ, one się znowu unoszą i dopiero wówczas na przykład mogą opuścić port. Więc Gronville to specyficzny port. No bo możesz ugrzęznąć. I Gronville było takim relatywnie niewielkim portem, gdzie jednorazowo w basenie portowym stało 5-6 statków z węglem, które przybywały z Wielkiej Brytanii. Właściwie po co statki z węglem płynęły do Francji w 44, czy tam w 45 roku? Zima 44 45, jak powiedziałem, była surowa, a wiele kopalń węgla we Francji było albo uszkodzonych, albo znajdowało się w bezpośredniej strefie działań wojennych, francuski przemysł, francuskie górnictwo. Dopiero dochodziło do siebie po niemieckiej okupacji. A przecież dziesiątki milionów Francuzów musiały żyć. To powodowało, że wymagany był import różnego rodzaju surowców dla odbitej Francji. Jednym z tych surowców był węgiel, który dowoziły statki z Wielkiej Brytanii. Z kopalń na terenie Walii dowożono węgiel dla marznących Francuzów. Czyli alianci oprócz zaopatrywania swojej armii musieli tak naprawdę dbać jeszcze o ludność francuską? No a w 1945 roku będą musieli dbać o ludność niemiecką. To jest właśnie absorpcja zajętego terytorium. A jak dużą rolę dla aliantów odgrywał port w Granville? No, nie był to port duży, więc na tle Scherburga była to wyłącznie placówka uzupełniająca. Ale on miał i dźwigi, i system rozładunku węgla. To był mały, ale nowoczesny port z pełną infrastrukturą, zdolną obsługiwać nawet średniej wielkości statki oceaniczne. Był to jeden z takich małych, lokalnych portów, które jednak zapewniały mieszkańcom Bretanii Normandii Węgiel. I w grudniu 1944 roku do rozładunku tego węgla używano niemieckich jeńców. W większości jeńców, którzy dostali się w ręce aliantów jeszcze w czasie walk w Normandii lub w Bretanii. Nieszczęśliwie dla Amerykanów dużą z nich część stanowili spadochroniarze z Brestu, wielu z nich bynajmniej nie chciało się poddać do końca. I 20 grudnia roku jeden kadet marynarki nazwiskiem Lecker oraz czterech niemieckich spadochroniarzy z załogi Brestu postanowiło uciec na Wyspy Normandzkie do swoich, do nadal stawiających opór żołnierzy Wehrmachtu. Co ciekawe, wśród jeńców, których wówczas w Grunville było około 100, było też kilku żołnierzy austriackiego pochodzenia, którzy skwapliwie donieśli amerykańskim strażnikom, że źli spadochroniarze i ci fanatycy z Kriegsmarine planują ucieczkę na Wyspy Normandzkie. Ale amerykańscy żołnierze pilnujący jeńców, a tu tytułem wyjaśnienia, w Normandii wtedy za ochronę wybrzeża, za kontrolę jeńców, za kontrolę transportu odpowiadał cały amerykański pułk piechoty, 156. pułk piechoty USA. To była jednostka samodzielna, właściwie była to pułkowa grupa bojowa, miała trzy bataliony piechoty, miała pododdziały wsparcia i zabezpieczenia, łącznie nawet z batalionem przeciwpancernym. Ona odpowiadała za osłonę Normandii od zachodu przeciwko Niemcom na Wyspach Normandzkich, czyli niewidzialny front, po obu stronach. Z jednej strony mamy na wyspach Normandzkich 319 dywizję piechoty Wehrmachtu, a w Normandii stoi ten amerykański pół piechoty, i tak się wzajemnie obserwują przez wody. 20 grudnia pięciu Niemców podjęło udaną próbę ucieczki. A jak mi się udała ta ucieczka? No bo przecież musieli być też pilnowani przez Amerykanów. To nie była chyba prosta sprawa. Tak, ale wykorzystali zamieszanie, ukryli się na terenie pasenu portowego w czasie rozładunku węgla, poczekali do zmierzchu. Kiedy było już ciemno, ukradli z basenu portowego lekką amerykańską barkę desantową typu LCVP i ruszyli nią na pełne morze. Co ciekawe, obsługa basenu portowego widziała, że niewielka barka desantowa wychodzi z portu, nawet odnotowano jej numer boczny, odnotowano godzinę wyjścia. O pierwszej, trzydzieści w nocy, niepokojeni przez nikogo, Niemcy opuścili port. I powstało pewne zamieszanie. Ze względu na powolny przesył informacji, pościg za nimi podjęto późno. Natomiast musimy też uświadomić sobie, że ta zachodnia Normandia, ona już wtedy, w 1944-1945 roku, była już pod bacznym dozorem obserwacyjnym amerykańskich systemów. To, że Niemcy ukradli barkę desantową w porcie, zostało od razu odnotowane. Oni jeszcze tą barką płynęli w kierunku wysp, a już odbywał się obieg informacji, co z tym fantem zrobić, cały czas radary dozoru obserwowały tą małą barkę. Do drugiej 40 była na radarach. Tu Amerykanów zaczęła kupić nonszalancja. Wysłano pogoń, ale za późno i w warunkach nocnych ona koniec końców nic nie znalazła. Tych pięciu Niemców, kiedy przybyło na Wyspy Normandzkie, to złożyło wyczerpujące informacje, jak wygląda system amerykańskiej ochrony zachodniego wybrzeża Normandii. Poinformowali o obecności amerykańskiego pułku interwencyjnego piechoty, o tym, że ci żołnierze amerykańscy wykorzystują masowo kompaniami jeńców niemieckich do prac budowlanych, rozładunkowych itd., że w Grandville znajduje się niewielki obóz jeniecki. Co było najważniejsze, że do Grandville wchodzą statki z węglem. Kiedy dowodzący na Wyspach Normandzkich niemieccy dowódcy, to jest generał Rudolf von Schmidtow i wiceadmirał Friedrich Hiefmeier, dowiedzieli się, że w Granville są statki z węglem, to postanowili przeprowadzić niezwykle śmiałą operację napadu na port i porwania statku z węglem na Wyspy Normandzkie. No bo węgiel to było to, czego najbardziej Niemcom brakowało na Wyspach Normandzkich obok żywności tej ciężkiej zimy. Zresztą wyższe dowództwa niemieckie doceniły czyn niemieckich spadochroniarzy, którzy. Że uciekli z alianckiej niewoli, przysłano po uciekinierów samolot komunikacyjny z Rzeszy, ale wracając do Niemiec został on zestrzelony w rejonie Bastoń w czasie bitwy Ardeny przez amerykański myśliwiec nocny. Niemniej od stycznia 1945 roku na wyspach normandzkich powołano specjalny sztab do operacji specjalnej lądowania w Gronville. I znów alianci po raz drugi popełnili grzech Pychy. Na Wyspach Normandzkich znajdowali się agenci sił sojuszniczych, którzy infiltrowali niemieckie struktury dowodzenia i poinformowano już w lutym 45 roku, że na wyspach normandzkich tworzy się specjalny zespół uderzeniowy, którego celem będzie lądowanie w Normandii. Tak się domyślasz Kamilu, kiedy te informacje przyszły do Londynu, to się tam nie jeden oficer w głowę popukał. Chyba nasi agenci na wyspach normandzkich z tego głodu to już mają o mamy. Czy chcesz powiedzieć, że po prostu nie dano wiary tym informacjom? Całkowicie jest lekceważono, mimo że już w lutym 45 roku były informacje, że Niemcy szykują de w A czy faktycznie ci Niemcy mieli możliwość jakiegokolwiek desantu? No oczywiście, że mieli możliwość desantu, tylko to musiał być desant o ograniczonych celach. No i oczywiście to musiała być akcja, która odbyłaby się w ciągu kilku godzin. Bo w warunkach dnia, przy całkowitej dominacji w powietrzu Aliantów, to za dnia niemieckie okręty i statki musiały kryć się w portach normandzkich pod osłoną artylerii przeciwlotniczej bo na pełnym morzu zaraz byłyby niszczone atakami bądź samolotów bądź okrętów amerykańskich i brytyjskich, które dozorowały ten rejon. Ale szybka akcja w stylu komandosów w jednej nocy, a pamiętajmy, że to była zima, więc noce były długie, była jak najbardziej możliwa. Tylko Niemcy musieli po pierwsze działać szybko, po drugie musieli uzyskać pełny efekt zaskoczenia. A jaki plan opracowali Niemcy? No bo mieli sporo czasu, żeby dobrze go przemyśleć. Przede wszystkim stworzyli kompanię uderzeniową złożoną z ochotników, głównie 319 Dywizji Piechoty, ale również z żołnierzy Luftwaffe i Kriegsmarine. Zaplanowali podwójny desant w Gronville od północy i od południa. Ich plan zakładał, że z jednej strony ich okręty wejdą bezpośrednio do portu w Grandville, wysadzą na molo desant piechoty, która opanuje port, wys urządzenia portowe, porwie statki z węglem, obsadzi załogami pryzowymi, to wszystko zostanie wyprowadzone, inne okręty będą z, na pełnym morzu osłaniały desant, kładąc ogień na wzgórzach miasta Granville, a inny desant z kolei dokona ataku od północy, będzie to działanie dywersyjne, kiedy to grupy szturmowe wysiądą z okrętów przy użyciu gumowych pontonów, dopłyną do plaży, wdrapią się na wzgórze miejskie, opanują kluczowe obiekty, wezmą jeńców, zniszczą system łączności, wysadzą w powietrze latarnię morską i tak dalej. Nocą z 6 na 7 luty Niemcy wyruszyli do akcji, ale element zaskoczenia był na tyle ważny, że kiedy na pełnym morzu zorientowali się, że chyba zostali wykryci przez alianckie okręty, nakazano odwrót. Ale czy faktycznie zostali wykryci, czy tylko im się tak wydawało? Tak, rzeczywiście, amerykańskie okręty wykryły ten desant na tyle wcześnie, że Niemcy zdecydowali się zawrócić. I czy w jakiś sposób zaniepokoiło talentów? Nie, wciąż panował spokój, to znaczy, kiedy ostatecznie doszło do niemieckiego ataku, wszyscy byli w ciężkim szoku. Ostatecznie 8 marca 1945 roku niemiecki zespół uderzeniowy wyszedł w morze po raz drugi. Dowódcą był kapitan marynarki Karl Friedrich Mohr, natomiast zwierzchność nad całą operacją sprawował dowodzący na Wyspach Normandzkich niemiecki wiceadmirał Friedrich Hiefmeier, na marginesie w latach 42-43 dowódca pancernika Scharnhorst. Nielubiany oficer, uważany za straszliwie gorliwego nazistę i służbiste, ale bezpośrednim wykonawcą był kapitan Mohr, i on zresztą razem z wyższymi szarżami otrzymali potencjał tej akcji liczne, wysokie odznaczenia. Niemcy wychodzą 8 marca 1945 roku po raz drugi. Warunki pogodowe są gorsze, dlatego że niemieccy meteorolodzy zakładali, że noc z 6 na 7 lutego będzie idealna do ataku, dlatego że wówczas był relatywnie wysoki przypływ. W marcu przypływ już nie był tak wysoki i to miało potem określone konsekwencje. Ale niemiecki zespół płynął niezauważony. Tym razem amerykańskie okręty patrolowe, które przeczesywały rejon Wysp Normandzkich, nie zauważyły wyjścia zespołu, a był to naprawdę nie taki znowu mały zespół bojowy. Niemcy stworzyli pięć grup zadaniowych. Najważniejsza, pierwsza, której celem było zniszczenie portu Gronville, składała się z jednostek 24 floty liminowej Kriegsmarine oraz z jednego ścigacza torpedowego. To były dwa trałowce typu M i jeden ścigacz torpedowy. Druga grupa, wspierająca grupę pierwszą, miała za zadanie ostrzeliwać port, z Pewnej odległości to były kolejne dwa niemieckie trałowce typu M. Uzbrojone w armaty 105 mm, w armaty przeciwlotnicze 37/20 mm, były jednostkami relatywnie silnie uzbrojonymi. Trzecia grupa to była tak zwana grupa przechwytująca, której zadaniem było wsparcie artyleryjskie grupy uderzeniowej na miasto. Były to trzy promy artyleryjskie, również o relatywnie dużej sile ognia. Czwarta niemiecka grupa to była grupa desantowa, która miała dokonać desantu od północy nocy na port Gromville opanować najważniejsze obiekty w mieście, w tym nomen omen, hotel Normandie. Wreszcie grupa czwarta była grupą jednostek pomocniczych, które na wypadek zatonięcia jakiegoś okrętu z grup uderzeniowych miały podjąć rozbitków. Czyli Niemcy zaplanowali sobie to wszystko niezwykle precyzyjnie. Amerykanie teoretycznie mieli wszelkie szanse zniszczyć Niemców. Już o godzinie 21:49 całą grupę wykryły amerykańskie radary strefy nadzoru. Czy to był ten moment, że ogłoszono alarm? Tak, Amerykanie ogłosili alarm. Dowództwo 156. Pułku Piechoty USA, wojsk US Army, aby przygotował się do ewentualnych działań na obszarze zachodniej Normandii, bo chyba może do czegoś dojść. Ogłoszono również alarm dla US Navy, która miała za zadanie wykryć i zidentyfikować intruzów. To była noc, więc nie mogli użyć lotnictwa. Lotnictwo byłoby gotowe do operacji nie wcześniej, jako 7 rano, a była godzina 22. Ale wyszły na przechwycenie z rejonu Szerburga dwa amerykańskie ścigacze torpedowe. To były jednostki, które mogły namieszać, dlatego że powolne niemieckie trałowce i powolne niemieckie promy artyleryjskie nie miałyby możliwości skutecznej walki manewrowej artyleryjską, tak, ale nie manewrowej z super szybkimi amerykańskimi ścigaczami. Dwa amerykańskie ścigacze, PT-458 i PT-460 ruszyły na przechwycenie celu. Jednocześnie samego rejonu Gronville pilnowały amerykańskie i brytyjskie jednostki patrolowe. Tutaj kluczowy był okręt walczania okrętów podwodnych PC 564, uzbrojony w jedną armatę kaliber 76 mm oraz kilka armat przeciwlotniczych kaliber 20 i 40 mm. O godzinie 22:44 dozorujący rejon Gronville PC 564 amerykański okręt wojenny otrzymał rozkaz również nawiązania kontaktu z grupą wykrytą przez radar. O godzinie 23:30 nakazano zaciemnienie portu oraz ewakuację niemieckich jeńców z basenu portowego, i do tego momentu, można by powiedzieć, do północy Amerykanie działali tak, jak powinni. To co zatem poszło nie tak, że dali się zaskoczyć? Przede wszystkim nie zdawano sobie do końca sprawy, że ten zespół niezidentyfikowanych jednostek idący z prędkością około 10 węzłów to w większości okręty wojenne. Wysłali tego biednego PC-564 przeciwko wielokrotnie przeważającemu przeciwnikowi. Ten PC-564 miał Miał jedną armatę 76 metrów mm, podczas gdy niemieckie trałowce uzbrojone były w cięższe działa i było ich więcej. Ale kluczowe było nagle to, że oba ścigacze torpedowe nieamerykańskie, które szły od północy, dostały nagle rozkaz powrotu w rejon Szerburga. A dlaczego? Dlatego, że ktoś nagle w amerykańskim dowództwie uznał, że akcja na Will to jest działanie odciągające. Że to dywersja, że prawdziwym celem ataku może być Sherburg. I amerykańskie ścigacze zawróciły na północ. Nie wzięły udziału w walce, mimo że one mogłyby przeważyć szale na stronę Amerykanów. I ten pojedynczy amerykański okręt zwalczania okrętów podwodnych wpakował się na cały Dywizjon Kriegsmarine. Około północy zaczęła się nierówna walka. Dowódca amerykańskiego okrętu, porucznik Percy Sandal nakazał oświetlenie reflektorami zbliżających się jednostek, bo do końca nie wiedział co to. W odpowiedzi zaczął dostawać ogień z y, pociskami smugowymi i z armat kaliber 105 mm, a potem jego okręt został zasypany pociskami z niemieckich armat szybkostrzelnych. Amerykańska armata 76 metrów mm zdołała w tej bitwie wystrzelić tylko raz. Po czym nastąpiło zacięcie zamka. Amerykanie więc strzelali tylko z armat przeciwlotniczych 20 i 40 mm, które stopniowo były eliminowane ogniem Niemców. Już pierwsze trafienie niemieckie trafiło w sterówkę amerykańskiego okrętu, więc stał się on trudno kierowany. Dowódca musiał bezpośrednio wrócić na stanowisko sternika i sam sterować okrętem, ponieważ sternik zginął. Kolejne trafienia wyeliminowały armaty przeciwlotnicze lotnicze, kolejne trafiły w kabinę oficerską. Straty amerykańskie wyniosły 14 zabitych i 11 rannych spośród 56 członków załogi. Niemiecki zespół okrętów gwałtownym ogniem ciężko uszkodził amerykańską jednostkę, zmusił ją do odwrotu. Zresztą dwukrotnie podejmowano próbę opuszczenia okrętu, potem ten okręt uruchamiano. Ostatecznie osiadł na mieliźnie, nie zatonął. Przetrwał bitwę, potem wiele lat później dokona swego technicznego żywota pod banderą marynarki Korei Południowej. Czy to starcie morskie w jakiś sposób wywołało zaniepokojenie w samym porcie, w samym Grenville? Tak, oczywiście. Widząc walkę na morzu, widząc smugowe pociski, nakazano alarm w całym porcie. Niemniej Niemcy triumfowali. Amerykański okręt dozorowy został przegoniony, ciężko uszkodzony. Amerykańskie ścigacze zawróciły, nie wzięły udziału w walce i Niemcy mieli wolną drogę do Grąwil. Można powiedzieć, że wszystko szło jak w szwajcarskim zegarku. Pięć niemieckich zespołów uderzeniowych zajęło pozycję zgodnie z planem. Część okrętów osłaniała, a tak część prowadziła ogień na port i na miasto. Niemieckie trałowce grupy szturmowej weszły do portu. Z tych trałowców desantowali się żołnierze niemieccy, przede wszystkim 158 żołnierzy z 319 Dywizji Piechoty oraz zespół wsparcia Kriegsmarine. Okazało się, że mimo wydanych rozkazów nie ewakuowano niemieckich jeńców wojennych z portu, w wyniku czego w pierwszej kolejności Niemcy zdobyli statki z węglem, które się znajdowały w porcie, oraz odbili blisko 70 własnych żołnierzy, których zapakowali na własne okręty i też wywieźli potem na Wyspy Normandzkie. Zgodnie z planem zespół, Desantowy obsadził statki i zaczął sprawdzać, na ile one mogą szybko wyjść z portu, oraz przystąpił do niszczenia zabudowy całego portu. Wysadzano dźwigi, wysadzano magazyny, wysadzano pirsy, podpalano, co się tylko dało. Po port leży na południowej części półwyspu Gronwil. Od północy podeszła w tym czasie druga grupa uderzeniowa. Tam promy artyleryjskie ostrzeliwały miasto z morza, natomiast niemieccy żołnierze wsiedli na gumowe pontony, dopłynęli do Gronwil i zaatakowali centrum miasta. Zdobyli komendanturę portu, zdobyli hotel Normandia, zdobyli inne obiekty, brali do niewoli zaskoczonych amerykańskich oficerów, marynarzy, dochodziło do potyczek i walk. Ale generalnie wszystko szło zgodnie z planem niemieckim. Tak, dlatego że port Gronville był praktycznie nieprzygotowany do skutecznej obrony. Amerykański 156 pułk piechoty się spóźnił. Miasto nie było obsadzone w momencie ataku przez liniowe kompanie amerykańskie. One były już w drodze, ale nie dotarły na czas i niemiecka akcja w porcie trwała niespełna trzy godziny. Właściwie można powiedzieć, że kluczowe zdarzenia rozegrały się pomiędzy pierwszą a trzecią w nocy. Wtedy to Niemcy zdobyli Grąwil, uprowadzili kilkunastu jeńców, zdobyli statki w porcie, ale mieli problem. Okazało się, że po pierwsze większość jednostek była już wyładowana. Tylko w jednym przypadku statku Eskut udało się go uruchomić, wyprowadzić z portu i skierować w kierunku Wysp Normandzkich jedyna jednostka, którą ostatecznie Niemcy zdobyli i uprowadzili na Wyspy Normandzkie, ale to był relatywnie mały statek i miał tylko 112 ton węgla w swoich ładowniach, więc cały ten wysiłek niemiecki koniec końców skutkował odbiciem dokładnie 67 jeńców oraz zdobyciem 112 ton węgla na pokładzie jednego statku. Pozostałe cztery jednostki, które znajdowały się w porcie, albo nie mogły go szybko opuścić, albo ze względu na odpływ osiadły w porcie i Niemcy wysadzili je w powietrze. Odpływ był dla ich o tyle problemem, że kiedy niemieckie trałowce weszły do basenu portowego, wysadziły desant, to już trwał odpływ i jeden z trałowców osiadł na mieliźnie i Niemcy musieli go porzucić. O godzinie trzeciej po prostu wynieśli się z portu. Zanim przyszedł świt, cały zespół kapitana marynarki Karla Friedricha Mora wrócił na Wyspy Normandzkie. I rankiem 9 marca zaraz zjawiły się brytyjskie samoloty, które sfotografowały cały teren i rzeczywiście poinformowano, tak zdobyczny statek z węglem stoi o tu już w porcie na Wyspach Normandzkich rzeczywiście, no Niemcy ukradli nam ten statek. Czy ta porażka amerykańska wywołała jakieś reperkusje po ich stronie? No szukano winnych oczywiście. Stwierdzono jednak, że procedury zadziałały, no tylko coś nie wyszło po drodze. Amerykanie uznali, że dali się zaskoczyć, że zlekceważyli przeciwnika, że zlekceważyli sygnały ostrzegawcze. Największym blamarzem to popisała się US Navy, bo ona panując w dużej mierze nad tym terenem, mając cały czas wszystko w dozorze radarowym, nie była w stanie zdławić takiej brawurowej akcji Niemców, ale pamiętajmy, Amerykanie wykryli niemiecki zespół o 21.58 marca, a cała akcja skończyła się o 5 rano 9 marca. Niemcy byli w Grąwil przez 3 godziny w środku nocy. To była brawurowa, dynamiczna akcja, nie sił specjalnych, ale przeprowadzona w stylu sił specjalnych. Trzeci batalion 156 Pułku Piechoty US Army ruszył na pomoc garnizonowi Grąwil. Wchodził do miasta w tym samym czasie, kiedy ostatni Niemcy ładowali się na trałowce i wychodzili z portu. Amerykanie przeczesywali port, ale koniec końców znaleźli tylko jednego zabłąkanego niemieckiego marynarza, który przez przypadek nie zdążył się załapać na odpływający okręt. O świcie było już po wszystkim, ale port w Grąwil został na jakiś czas w ogóle wyeliminowany jako miejsce rozładunku węgla, bo Niemcy zniszczyli infrastrukturę po akcji na Wil jeszcze bardziej wzmocniono dozór, dlatego że Niemcom bardzo spodobał się ten sukces. Postanowili prowadzić kolejne akcje tego rodzaju i w kwietniu 45 roku przystąpili do kolejnego działania, ale o zupełnie innym charakterze. Teraz już nie chcieli kraść statków i nie chcieli kraść węgla, tylko chcieli niszczyć infrastrukturę portową. Ale Amerykanie byli już czujni i akcja w kwietniu 45 roku, która była akcją już typowo dywersyjną, to znaczy niemieckie okręty podpłynęły i wysadziły niewielki desant na łodziach gumowych, który to desant miał dokonać czynów dywersyjnych, sabotażowych, to Amerykanie byli już gotowi i tą akcję Niemcom sparaliżowali. Ta kolejna akcja niemiecka już nie doszła do skutku, była nieudana. Więc Amerykanie pod koniec wojny już bardziej pilnie, bardziej skutecznie patrzyli w kierunku Jersey, Genzy czy Alderney. Bo wiedzieli, że tam siedzi szalony niemiecki garnizon, który może być groźny i Niemcy tkwili tam aż do 8 maja 1945 roku, kiedy przyszedł rozkaz, żeby się poddać. Do końca niemiecki admirał snu plany kolejnych akcji w rodzaju tej z Grąwil. Norbert, dziękuję ci zatem za przedstawienie tej sensacyjnej i myślę, że nieznanej szerzej historii i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, że byłeś z nami do końca tego odcinka. Odwiedź nas na Facebooku, Instagramie, Twitterze lub TikToku. Wszędzie tam znajdziesz nas wpisując podcast Wojenne Historie. Do usłyszenia.